What a beautiful lazy toad. This is the home version of Jabba the Hut. Zostanie ci fikać z nami. Ktoś do mnie idzie. Żaba do mnie idzie. Popatrz jak robi. Jak dotnie, to popatrz. Zasłaniasz mi palce. Nie wiem, czy widziałeś, że się tak... No nie, bo mi zasłoniłeś całym palcem. Ale widzę, że tak schyla główkę. Schyla główkę i oczy schowała. To zostaw na szkoł chmurę. Że pięknie jest. Popatrz, mamo, zaraz ci pokażę. Jeszcze raz. W oczku ją posmyraj. Jesteś ośrany, wieś. Popatrz. No. O, faktycznie. Super. Ale jest dziabisią totalny. Mam bardzo ładne zdjęcie też. Z przodu, wiesz, jak siedzi tak. Taka rozplaskana. Nie zjadła. Mogą być przy jozierce. To jest Jabba the Hutt. Nie zieraj się. To jest co chwilę masz jakąś sierakę. O Jezu! Jezu! Jaka słodka jest pluszka! O Boże! Ale super róża tu pod gardłem. Co? To ty zasłaniasz swoim ciałem ją. No właśnie. Od boku, już idź od prawego boku. Ciekawe, teraz ma fajne ujęcie. No chciałbym jej dotknąć. No to uważaj, bo one mają takie substancje, kochanie, trujące na kwiecie niektóre. No dobrze, no. Nic nie robi. Nie dotknij sobie potem śluzować, słyszysz? Oczywiście. Ale to już nie jest żabka z Amazonki. Co? To nie jest żaba z Amazonki, tylko nasza rodzima ropucha. Nie, tak samo. I tam. Nie, tam nie są stopniowe mają. Kumak na przykład jest żabą trującą. Jaka puma? Pumak. Kebaby. Ja nie wiem, czy to, bo ja się nie znam na tyle. Nie wiem, czy to jest pumak, czy nie pumak.